Słuchajcie, bardzo dziękujemy za informację, że nie słyszycie nas od kilkunastu minut. Od 10 minut. To niezwykle miła z waszej strony. Dziękujemy Błażejowi, Jankowi. 15 innym osobom, tak? Nie aż tak. Błażejowi i Jankowi bardzo dziękujemy za tą niezwykle istotną informację. No właśnie. Co możemy powiedzieć? Niech Państwo żałują, że tego nie słyszeli. Tak jest. Ale chyba musimy powtórzyć przynajmniej część. No to pigułkę powtórzmy. To teraz Ty powiedz, bo ja gadałem początek, to się zamienimy. Nie, bo ja wtedy udostępniałem live'a i nie słyszałem. Nie no, mówiliśmy o planowaniu, tak, oczywiście ogólnie rzecz ujmując. Ja pamiętam bardzo ważną konkluzję na ten temat, że warto planowanie robić na kartce, nie po to, żeby zaspokoić jakąś taką, nie wiem, próżność, bo ktoś się naczytał książek i tam mądrzy panowie z Ameryki pisali, że trzeba ma być napisane na kartce, bo jak nie, to się nie liczy, tylko bardziej ma to funkcję taką, że jeżeli jest spisane, wtedy jest też uwewnętrznione i plan spisany jest planem uwewnętrznionym, plan spisany jest planem przemyślanym, to znaczy, że plan przemyślany jest to taki plan, który zadziała, gdy wpada rozpraszacz. Nie? Więc dlatego warto plany spisywać. Tak, dokładnie. Jeszcze zaznaczyłem na początku, że planowanie staje się ważne z wiekiem planisty, bo to jest dość istotne. A to prawda. Od tego w ogóle wyszliśmy i tylu śmiesznych rzeczy nie usłyszeliście, że... Ale my tego nie powtórzymy. Nie. To było na spontanie. Słuchajcie, więc ważne jest to, że planista, który jest bardzo młody, nie ma w ogóle potrzeby planowania, bo jego życie regulują rodzice. Tak na dobrą sprawę, jakby się troszkę cofnąć, to okazuje się, że jego życie skupia się, nomen omen, na czynnościach związanych z obsługą przewodu pokarmowego i to z obu stron. Zaznaczyliśmy też słusznie, że przewód pokarmowy jako jedyny w naszym ciele jest czymś zupełnie wewnętrznym, wciśniętym w nasz organizm. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale jest ciekawe. Więc tak, jeśli zostaniemy na tym etapie planisty dziecięcego, co się dzieje? Nie, tylko podkręcam, żeby słuchawki powypadały z uszu od nadmiaru dźwięku. No, więc jeśli zostaniemy, słuchajcie, na tym etapie planisty dziecięcego, którego życie kierowane jest przez rodziców, to gdy ten planista wyprowadzi się z domu, gdy zostanie już dorosłym człowiekiem, który powinien być planistą sam dla siebie, a jednak nim nie jest, ponieważ nie został tego nauczony, to tworzy się najzwyczajniej w świecie życiowa pierdoła, która nie za bardzo ogarnia rzeczywistość wokół niego. I to nie jest dobre ani dla tej osoby, ani dla jego otoczenia. Dlatego też wysunęliśmy konkluzję, że planowanie jest dość istotnym elementem, który warto robić. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, planowanie umożliwia nam przewidywanie przyszłości, bo my wiemy, co będziemy robić za dzień, dwa, trzy, tydzień i tak dalej. Z dużym prawdopodobieństwem, ponieważ to, co pokazaliśmy dzisiaj, nie zawsze jest tak, że plan zostaje zrealizowany, bo na przykład dzisiaj zaczęliśmy tego live'a pół godziny po czasie, mimo że zaplanowany był pół godziny wcześniej, prawda? I co? Maciek też słusznie zauważył na początku, ale tego oczywiście nie słyszeliście, bo nie było jak, że gdy plan nie wyjdzie, gdy część trzeba będzie jego zmodyfikować, to nie należy z tego powodu rozpaczać, tylko najzwyczajniej w świecie wziąć poprawkę i ruszyć dalej z nowym planem. Albo na przykład po prostu zdjąć z półki plan B, bo to już jest ideal, jeśli bo planowanie wariantowe. Z planowaniem wariantowym jest taki problem, że zawsze ktoś, kto ma zaplanować różne scenariusze, myśli sobie, no kurczę, ja tu sobie mogę myśleć, nie wiadomo nad czym, no, ale i tak nie przewidzę, co się wydarzy, tak? Bo to będzie czarny łabędź, bo ja czytałem taką książkę takiego mądrego pana i coś tam. Ale planowanie wariantowe tak naprawdę zasadza się na odpowiedzi na pytanie bardzo proste. Gdyby prawie że wszystko poszło nie tak, to na czym zależy Ci najbardziej? Co będzie tym najważniejszym elementem, który po prostu musi się wydarzyć, choćby skały pękały?
Tego nie znałem. Prawda, Tomaszu? To jest dobre. Choćby tak, skały czyli... pękały po prostu z wrażenia, to coś musi się wydarzyć. I wtedy po prostu się skupiasz na dowiezieniu właśnie tego, a cała reszta jest po prostu mniej ważna i na tym polega moim zdaniem najbardziej zwinne planowanie. I tu przechodzimy do kolejnego punktu, czyli planowanie daje nam jasność priorytetów. Bo wiemy, co jest dla nas ważne. I teraz tak, jeśli mamy sytuację kryzysową, to jest dokładnie tak, jak Maciek mówił. Zostaje nam jedna rzecz, którą musimy zrobić. Jeśli mamy sytuację zwykłą, nie kryzysową, to wciąż wpadają nam nowe rzeczy do analizy i dzięki temu, że wiemy, jakie mamy priorytety, możemy zdecydować, czy daną rzecz będziemy robić teraz, jutro, za tydzień, czy wcale. Jeśli natomiast ta rzecz, która nam wpadnie, jest na tyle istotna, że chcielibyśmy ją zrobić już, ponieważ wiemy, że jest dla nas kluczowa, to znaczy, że coś innego musi wypaść, bo uwaga, odkrycie, doba nie jest z gumy. Nie jesteśmy w stanie wsadzić w nią więcej niż 24 godziny, a jeśli odliczymy do tego trochę spania i czasu spędzonego z rodziną, tutaj mała anegdotka oczywiście od Elona Muska, bo usłyszałem gdzieś ostatnio, że Elon doświadczalnie sprawdził, że wystarczy poświęcić żonie 1,5 godziny miesięcznie, ponieważ jeśli spędzimy z nią mniej czasu, to będzie niezadowolona. Obawiam się, że jego żona jest wyjątkowa. Natomiast chodzi o to, że nawet Elon, planując swoje różne dziwne przedsięwzięcia, bierze pod uwagę czas niezbędny na spędzenie ze swoją aktualną żoną. Dla nas to również jest istotne, więc... Dobrze, że jeszcze podkreśliłeś aktualną. Tak, no bo mówimy to dzisiaj, jest proszę Państwa 19 listopada. Jak ten status się zmieni w ciągu najbliższego czasu, ciężko stwierdzić. Nie wiadomo. No, więc tak, musimy mieć dzięki temu jasność priorytetów, wiemy co mamy robić, wiemy czego mamy nie robić i kiedy robić. I teraz oprócz tych priorytetów jest też dzięki planowaniu dosyć ułatwiona realizacja naszych celów, o ile w ogóle mamy jakiekolwiek cele przemyślane, prawda? No bo jeśli planujemy do nich dojść, to wiemy jakie mamy mieć działania na drodze. I teraz spisanie tych celów, to jest to, o czym Maciek zaczął drugą część naszego wstępu. Tak, naszego drugiego wstępu. Drugiego wstępu. To spisywanie na kartce właśnie pomaga temu, żebyśmy oprócz tego, że sobie coś zwizualizujemy, też byli w stanie do tego wrócić. Czyli możemy się po prostu łatwiej skupić na bieżącej robocie. Coś pominąłem z tego, o czym rozmawialiśmy? Nie, ja myślę, że najważniejsze rzeczy przekazaliśmy. Spójrzcie, ile rzeczy pod górkę mieliśmy dzisiaj, żeby nasz plan wykonać, bo po pierwsze wydłużyła się konferencja, w której braliśmy udział, po drugie pierwsze 10 minut uczyliście się, jak to jest być niesłyszącym i czytać z ruchu warg. Myślę, że być może dla kogoś z Was było to konieczne doświadczenie, dlatego tak się stało. Natomiast zauważcie, że z punktu widzenia naszego planu najważniejsze, co dziś chcieliśmy osiągnąć, po pierwsze, poprowadzić pierwszego live'a, bo chcemy go robić co tydzień i to jest dla nas najważniejsze, żeby wbić tą pierwszą łopatę, bez względu na to, czy wykopiemy dołek, czy nabijemy się na hełm niemieckiego żołnierza z II wojny światowej, albo na nocnik radzieckiego. I to zauważcie, w ogóle nas nie zabiło z tropu to, że pół godziny się spóźniliśmy, a potem 10 minut gadaliśmy sami do siebie. I to, znaczy, jest... to był trening, tak jak mówisz, czytania z ruchu warg, a my, tak przynajmniej odnoszę wrażenie, mamy dość ekspresyjną mowę, w związku z czym wszystko... myślę, że ułatwiliśmy Wam robotę w pełni, bardziej się nie dało. Dokładnie. No, więc ja myślę, że taka refleksja odnośnie tego, bo wiesz, tak naprawdę to, co mówimy, to trochę jest ilustracją dla tej tezy, że plan jest niczym, a planowanie jest wszystkim. Nie? Dokładnie tak. Planowanie jest procesem, który uświadamia nam nasze priorytety i tak dalej, i który skutkuje, że po prostu działamy mądrzej. Więc większość osób, które nie lubi planować, nie lubi tak naprawdę planu, nie lubi jakiejś tam tabelki, bo uważają, że to jest jakieś takie coś, co będzie ich pętało i zabijało. Ogranicza ich wolność, tak, i spontaniczność. Tak. Więc mogą spontanicznie zasuwać od rana do nocy, gdy ktokolwiek im wrzuci coś do roboty. Tak. Polecam spontan. Bardzo wielki, reaktywny spontan. W ten sposób nigdy nie zabraknie im rzeczy do robienia oraz oczywiście wymówek i powodów, dla których mogą narzekać na to, że po prostu życie jest złe, a ludzie głupi. Tak, to jest
To jest to to. Dobra, skoro już jesteśmy przy tym planowaniu i wiemy, dlaczego ono jest ważne, to zastanówmy się, Maćku drogi, co jest ważne w samym procesie planowania, kiedy ona może odnieść sukces, nazwijmy. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o planowanie, która jest naprawdę istotna, to musi być to motywacja wewnętrzna, nie zewnętrzna, nie jakiś, wiecie, zewnętrzny coach, który ci mówi planuj, tylko to musisz wiedzieć, że chcesz to robić. A dlaczego? No bo bez wewnętrznej motywacji, jak ci ktoś coś narzuci, to wcale nie chcesz robić tych rzeczy, nawet jak sobie zaplanujesz. Mhm. No więc starasz się robić takie rzeczy, które sprawiają ci frajdę i na które masz ochotę. W związku z czym potem na koniec takiego dnia czy tygodnia jesteś w stanie powiedzieć: mówiłem, że to nie działa. To jest po prostu bez sensu. Ja nie jestem stworzony, to nie dla mnie. I to nie działa tylko w planowaniu, ale pewnie w wielu innych sytuacjach życiowych. Kolejny element, który jest istotny, to jest konsekwencja. Bo nawet jak sobie to zaplanujemy, a nie będziemy do tego planu zaglądać, to cofniemy się do naszych utartych i wygodnych szlaków robienia tego, co aktualnie wpada i jest dla nas po prostu łatwe i proste. Tak? No bo zazwyczaj jest dziwnym trafem tak, że jak realizujemy te sprawy, które sobie zaplanowaliśmy, one nie są proste. Dlaczego? No bo rzadko kiedy wykonywanie prostych i powtarzalnych zadań prowadzi nas do jakiegoś przełomowego rozwiązania, celu, jakkolwiek to nazwiemy. Zwykle jest tak, że trzeba się trochę zmęczyć, żeby zrobić coś fajnego. Tak samo jak chłopaki, dziewczyny, które osiągają złote medale olimpijskie, no zwykle nie jest tak, że przechodził człowiek przypadkowo koło stadionu i stał się najlepszy. Takie rzeczy się nie dzieją. A jeśli to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko, takich self-made menów jak Emil Zatopek, który biegał w butach wojskowych i potem w maratonach był pierwszy nawet przed Etiopczykami, to jest naprawdę wielka, wielka rzadkość. Dokładnie. Kolejny element, który jest istotny, to jest świadomość tego, co robimy w danej chwili. Bo jeśli nie mamy tej świadomości, to może brzmi dziwnie, ale to jest często tak, że na pytanie, co robisz, albo dlaczego to robisz, dostajesz odpowiedź, która gotuje krew w żyłach, czyli... Nie wiem. Natomiast ja to mam na głowie kapelusz magazynu Kreda, więc opowiem coś o edukacji albo o wychowaniu dzieci. Ja jakiś czas temu odkryłem, że świetnym pytaniem, które... No tak, wielu rodziców, gdy dzieci są niegrzeczne albo robią coś głupiego, gdy to widzą, to zadają pytanie, czy ty jesteś normalny, albo coś równie konstruktywnego. Oczywiście nam ciężko się powstrzymać przed zadaniem takiego pytania. Natomiast ja odkryłem, że od pewnego wieku zadanie dziecku pytania, czym w tej chwili się zajmujesz, albo nad czym w tej chwili pracujesz, w przypadku dzieci starszych, jest niesamowitym w ogóle takim bodźcem do wyzwolenia refleksji, tak? Pod tytułem w sumie to niczym. Aha, okej, niczym. A co jest do zrobienia? Tak? Czyli odwołujemy się do planu. Jakie cele masz do osiągnięcia? No, na przykład pranie się kisi, tak? W wiatrze, bo się uprało, ktoś opróżnił pralkę, pranie się kisi. I jest to jeden z celów naszej rodziny, żeby się dzisiaj rozwiesiło. No samo się nie rozwiesi, no to proszę bardzo. I dlatego dzieci uciekają przed ojcem. Czasem tak bywa, ale nikt nie oszuka przeznaczenia, więc przed ojcem nie da się uciec. Skończyłeś już myśl? Jasne. Tak. Dobra, słuchajcie, jeśli już mamy plan i jeśli coś robimy, to kluczowym elementem, żeby ten plan jednak popychać do przodu, jest tak zwana retrospekcja. No bo co jakiś czas warto zajrzeć, jak wyglądał ten czas. Czy my faktycznie czegoś dokonaliśmy, czy to było udawanie, że coś zrobiliśmy, bo wiecie, jest tak, że my sobie coś planujemy i nawet teoretycznie coś robimy w tym kierunku, natomiast za każdym razem może być, to jeszcze się nie udało, bo, a tamtego nie zrobiłem, bo, to zrobię, gdy. No i wiecie, takich rzeczy pod koniec tygodnia może okazać się całkiem sporo. I co? Gdy żadnej z nich nie zrobimy, okazuje się, że owszem, zaplanowaliśmy i nawet mieliśmy ten plan przed sobą, ale nic nie doprowadziliśmy do końca. Ta retrospekcja też jest, to jak bardzo ona jest ważna, no jesteśmy chwilę po kilkugodzinnej konferencji na temat inwestowania na giełdzie. Jest takie zjawisko,
psychologii inwestowania jak mentalne księgowanie. To znaczy inwestorzy mają skłonność nie zapisywać, po ile weszli, po ile wyszli, jaki był bilans tej transakcji i tak dalej. I wszystko księgują mentalnie. No, wychodząc z poniekąd słusznego założenia, no przecież nie mam Alzheimera, mam dobrą pamięć, to są pieniądze, to jest ważny w ogóle dla mnie temat, no to ja przecież tam z grubsza wiem, jak mi idzie. No i zazwyczaj się okazuje, że wyniki akumulowane w głowie w ramach mentalnego księgowania, na podstawie którego są podejmowane późniejsze decyzje, są zwykle bardzo, ale to bardzo mocno przekolorowane. I narzędzie, które się zaleca inwestorom indywidualnym, to chociażby prowadzenie dziennika inwestycji. Nie? Tego i tego dnia wszedłem po tyle. Tego i tego dnia wyszedłem po tyle. No, dzisiaj to jest łatwiejsze, tak? Bo te interfejsy programów, aplikacji, które dostarczają domy maklerskie, w bardzo prosty sposób mogą taki dziennik inwestycji zastąpić, ale no, nie było tak od początku. Jeszcze 15 lat temu te interfejsy były o wiele uboższe i taki dzienniczek inwestycji był świetnym narzędziem. I to jest pełna analogia do planowania. Jak najbardziej. Czy jeszcze chciałbyś powiedzieć o czymś, co jest w tym planowaniu ważne? Nie, nie chciałbym. Nie chciałbyś, no dobra. Słuchajcie, no tak naprawdę wszystko to uszeregowane i ustrukturyzowane jest oczywiście na naszym kursie, bo uznaliśmy, że temat planowania jest na tyle ważny, że stworzyliśmy pierwszy w historii kurs online i on właśnie trwa. I do końca miesiąca można się jeszcze na niego zapisać. dzienposwojemu.pl. Zapewne już gdzieś to widzieliście lub słyszeliście i się zastanawiacie. Nie ma się za bardzo nad czym zastanawiać, bo okienko jest tylko do końca listopada. I tam wchodząc, zapisując się, rejestrując, zostaniecie przeprowadzeni przez cały proces, który od początku do końca pokaże, jak to sensownie robić, tak, aby koniec końców można było ten plan napisać i zrealizować. No dokładnie i to nie dość, że kurs trwa, ale jesteśmy pod wielkim wrażeniem, bo już dwie albo trzy pierwsze lekcje puściliśmy do uczestników. Trzy, dzisiaj poszła trzecia. Tak, rano i już słuchajcie, na grupie zamkniętej się toczą po prostu dyskusje. No jak na to patrzę, przypominają mi się słowa poety, serce roście. Patrząc na te czasy, Tomek mówił, ale ja powtórzę jeszcze Gnyszkowymi słowy. Okienko sprzedażowe trwa do 30 listopada. Oznacza to, że jeżeli 1 grudnia o 1 w nocy napiszecie Maciek, Tomek, bo się zgapiłem i nie kupiłem, no to my odpowiemy. Bardzo mi z tego powodu przykro, zapraszamy w marcu. O, na przykład. Tak, odpowiemy. Więc warto przeanalizować, czy jaką macie tam zdolność kredytową, by te 300 zł z kawałkiem jednak wyasygnować jeszcze. 400 z kawałkiem. To 400 z kawałkiem. Maciek cały czas mówi o cenie przedsprzedaży. W związku z czym. Księgowanie mentalne. Już zgapiliście trochę, nie? 10 minut słuchaliście dwóch starych gości, jak kruszają ustami, jeszcze przegapiliście przedsprzedaż. Totalna porażka. Tak jest. Ale co jest ważne, poza tym, że jeszcze zostało 11 dni na kupno kursu, my oczywiście staramy się też trochę pokazywać, co na grupie się dzieje w zanonimizowany sposób, więc śledźcie ten fanpage, na którym teraz nas oglądacie. I faktycznie 30 się kończy i najwcześniej w marcu uruchomimy drugą edycję. A druga istotna rzecz jest taka. Planowaliśmy tego live'a skończyć o 14, jest 14.01 i to jest ten element planu, który, żeby reszty planu nie burzyć, musimy dowieść. Dlatego już teraz będziemy musieli wam życzyć dobrej drugiej połowy dnia. Ale możemy jedną rzecz na przykład dorzucić, a mianowicie, drodzy państwo, umawialiśmy się, to znaczy my wam zaproponowaliśmy taką opcję, sesji pytań i odpowiedzi, której siłą rzeczy nie zdążymy już zrobić. Miała ona być tylko dla tych, którzy są na Zoomie, natomiast z racji tego, że no my jakby nie patrzeć, nie dowieźliśmy dzisiaj terminu, zapraszamy was do zadawania pytań pod tym live'em na fejsie, a my na te pytania odpowiemy. O, i to jest świetna propozycja, nie musicie dziękować, chociaż jeżeli w
komentarzu podziękujecie, albo na przykład napiszecie, że jesteśmy głupi, to i tak będziemy Wam wdzięczni, ponieważ dzięki temu Mark Zuckerberg pokaże tego live'a większej liczbie ludzi i my nie będziemy musieli mu płacić za zasięg. No dobrze, chyba styknie. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. I już teraz zazdrościmy Wam, że do zobaczenia za tydzień. To jest. Cześć. Cześć.